idziemy w zabawie, czyli bieg się nie komercjalizuje. W naszym biegu idzie o to, żeby się ludzie mogli przebrać, żeby mogli się spotkać, żeby mogli w sposób wesoły zakończyć sezon. A że mamy zawsze świetny zespół, który gra na żywo, no to sprzyja zabawie. Natomiast oddzielnym pomysłem jest bieg retro, który to pomysł 13 lat temu żeśmy zaczęli realizować. Jest to wspaniała impreza. Dużo ludzi starszych, nie siedzących na tapczanie, w fotelach, popijających piwko, tylko na świeżym powietrzu, ekologicznie. Atmosfera, ludzie, którzy tutaj się bawią, tego nie można spotkać nigdzie indziej. Precz z plastikiem! Miejsce. Niesamowita atmosfera, niesamowita organizacja, wspaniała pogoda jak zwykle, dużo śniegu. Myślę, że najważniejsza jest zabawa, nie pierwsze miejsce. My robimy nagrody nie tylko za pierwsze trzy miejsca, ale robimy też za ostatnie miejsce. Robimy za stroje, gdzie faktycznie trzeba wykazać się inwencją. Nie nagradzamy stroi na przykład wypożyczonych. Bieg izerski i bieg retro to są dwa najwspanialsze biegi w Polsce, ja uważam. Proszę Państwa, jeżeli nie zdążycie w tym roku, a jeszcze troszeczkę czasu zostało, to serdecznie zapraszamy. Za rok jest wspaniale, przebierajcie się, szalejcie, mamy tylko jedno życie. Polecamy. Nieważny wiek, nieważne umiejętności, tu nie chodzi o sport, o wyniki, tu chodzi o piękną zabawę i zdrowe powietrze i zdrowy duch. Zapraszamy na bieg retro! Hurra! Zapraszamy na bieg izerski, bieg retro! Tydzień po biegu Piastów. Bieg izerski, bieg retro. Zapraszamy na Orle. Zapraszam na retro! Zapraszamy na bieg retro! Zapraszamy na bieg izerski! Ahoj! Bieg retro górą! Bieg izerski górą! Bójte retro! Zapraszamy wszystkich na następny bieg retro, który już za rok, proszę Państwa. Warto szykować sprzęt, warto przyjechać. Precz z plastikiem retro górą!